Siema, kolejny raz przywitam się tym stwierdzeniem, że dawno mnie nie było w takim formacie. Dawno nie gadałem sobie o Warcraftie na luzie poza streamem. Dlatego, że po prostu nie mam czasu, jak już o tym wiecie. Bo te wszystkie miliony osób, które mnie oglądają, podają sobie te informacje z ust do ust, także nic nie muszę update'ować, nie? No. I piszą do mnie też rzesze fanów, subskryberów. Tukos, pokaż ten swój zapluty, parszywy, tłusty ryj. Więc postanowiłem, że mam teraz chwilę, bo pracuję z domu. To się nagram. World of Warcraft finally dla boomerów. Tak się akurat złożyło, że kilka tygodni temu osiągnąłem ten pułap, kiedy można mnie już z czystym sumieniem nazywać boomerem. Cieszę się strasznie, że te wszystkie uproszczenia, które wchodzą w Warcraftie, służą mojej uciesze i wygodzie. Grałem w klasika, farmiłem i grindowałem Warcrafta, zanim to stało się modne, zaraz po premierze, więc po 20 latach, 19 w sumie, grania w tą grę, mam ochotę po prostu się wychillować i grać ją po swojemu. Każdy z nas płaci abonament i każdy z tej gry chce wyciągnąć coś swojego, grając w swój własny sposób, tak jak mu się podoba. Uważam, że grind i ciężka farma powinna być dostępna dla tych, którzy chcą, a dla innych, którzy nie mają czasu lub chcą czegoś innego z gry, tak jak ja, powinno być dostępne co teraz wchodzi i te wszystkie ułatwienia, które się pojawiają, a szczególnie w War Within. Ja ze względu na pracę nie mogę za bardzo rajdować, dungeony robię jak mogę, gdzieś tam upycham w wolnym czasie. Mityki robiliśmy dość dużo ostatnio, ale po prostu nie ma czasu i na to, żeby się porządnie zebrać i pocisnąć, więc na przykład Dwarves, które się pojawiają i które mi dostarczą, powiedzmy, endgame'owy jakiś tam armor na moje potrzeby, strasznie zadowala. To, że będzie można iść z kimkolwiek, jakąkolwiek klasą, nie trzeba będzie się przelogowywać, zmieniać speca albo tak dalej, tylko po prostu będziemy mogli się z moimi kumplami zalogować, wrzucić sobie dodatkowego NPC jako healera albo coś takiego i zrobić to w 15 minut. Strasznie mi ułatwi życie, strasznie mi uprzyjemni tę grę i nie będę czuł, że coś mnie omija. A dodatkowo te wszystkie nowe maszyny latające, które się pojawiają, jest to miód na moje serduszko, które troszeczkę krwawiło, jeśli chodzi o Warcrafta, bo kilka rzeczy mi tam omijało, więc jest to fajna rzecz, nie powiem, że nie, przyznam się bez wstydu, że się cieszę. I tyle. Te dungeony z followersami, które weszły w Dragonflight, też są fajną sprawą, uważam osobiście. Także bez wstydu możecie mnie chlasać po ryju, ale znania nie zmienię. Uważam, że powinny być dostępne przez całą grę, przez całe levelowanie. Bo jest teraz tak tyle możliwości, chodzi o Warcrafta, że jeśli ktoś chce naprawdę ciężko sobie grać i grindować, ma klasyka, jeśli ktoś ma ochotę na jakąś ciężką, inną formę challenge, ma dostępne rajdy i Mythic Plus. A na przykład ja osobiście, gdybym miał dostępnego właśnie opcję robienia dungeonów z followersami od samego początku, też by mi to łatwo uprzyjemniło gry i uprościło życie i czułbym, że dostaję troszkę więcej za moje pieniążki. Ja osobiście, prywatnie, powtarzam, że mówię to w swoim własnym, prywatnym zdaniu. Plunder's Runder jest już za nami. Na szczęście zniknęło to z mojego okienka i jestem z tego strasznie zadowolony. Pandaria Mix, pewnie wielu was to gra i naprawdę powiem szczerze, że podoba mi się. Podoba mi się ten tryb, jest szybki, przyjemny. Nie pamiętam, ile rzeczy osiągnąłem w Pandarii. Transmogi nie za bardzo mnie tam cieszą. Jarałem się tym, że będę mógł zbierać ten brąz i kupić sobie transmogów troszeczkę więcej. Ale nie ma tam nic szczególnie dla mnie takiego fajnego, żebym się tym jarał. Nie zmienia to faktu, że to jest dobry pomysł i uważam, że Blizzard mógłby robić teraz cyklicznie, przejść przez wszystkie dodatki w formie remixu, żeby na przykład właśnie ludziom, którzy nie grali, którzy są młodsi niż ja i nie walili Warcrafta przez 19 lat regularnie, żeby mogli sobie zdobyć jakieś rzeczy, żeby mogli sobie przypomnieć albo właśnie zakosztować tej przyjemności grania w poprzedni dodatek w roszczonej wersji. Jest to fajny pomysł. Ja wiem, że na przykład te moje brązy, które uzbierałem na koniec za kilkanaście dni, czy tam kilkadziesiąt dni, wydam sobie na mounty, których jeszcze nie mam. Więc to jest fajna rzecz i mam nadzieję, że powróci w różnych innych dodatkach, jak właśnie Lich King, Burning Crusade i tak dalej. Kolejna rzecz na propsie, jeśli chodzi o Blizzarda. Kolejne uproszczenie. Dynamic Flights i te jebane glify. Nie zebrałem wszystkich glifów z tego, z Dragonflighta. Fakt, że jest tam jakiś addon, mogłem go ściągnąć i sobie spróbować, ale nie chciało mi się marnować czasu. Druga rzecz,
lecę sobie smokiem, mój smok wyczuwa, że gdzieś w pobliżu jest glif, zatrzymuje się, poczekam, aż mi się wszystko odrodzi, latam góra dołu, kurwa, nie mogę go znaleźć, nie wiem, czy jest ukryty w teksturze, kurwa, jebanej góry. Doprowadzało mi to do frustracji, nawet teraz mówienie o tym mnie strasznie wkurwia. A jak założyliście na tym alpha preview, glify będą dostępne, ale tylko i wyłącznie w formie achievementów. A levelować nasze Dynamic Flights będziemy z levelowaniem postaci, co mnie strasznie cieszy, podoba mi się, bo ogólnie Dynamic Flight jest fajne, wprowadza trochę życia do tego naszego latania i coraz częściej go używam, chociaż nie zawsze. Nie zawsze, bo lubię tą możliwość, że się zatrzymam moim montem i sobie powiszę w powietrzu, kiedy pójdę sobie kanapkę na przykład czy coś, lub chcę się rozejrzeć po strefie, w której jestem. Kolejna rzecz na propsie, Blizzardziku ty, cięty na kasety. Zaraz o tym powiemy właśnie, jak mnie wkurwili też, bo plusy Warcraftowe to jedna rzecz, ale minus i to, jak mnie wkurwili, zagotowali, to jest druga rzecz i tego tym chujom nie mogę wybaczyć, bo jestem więźniem samego z siebie i więźniem FOMO. I oczywiście co? Jakiś czas temu wrzuciłem film, że Blizzard mnie uwolnił, gdzie wydawało mi się, że już nie będzie wersji pudełkowej, że od tego odejdą i że będę wolny, nie będę musiał tego kupować. No i niestety pojawił się World of Warcraft, War Within, wersja pudełkowa. Pojawił się i kurwa była rozkwina, kupić czy nie kupić, mam wszystkie, poza tym jednym pudełkiem, gdzie można było te dwa monty dostać tym takim chyba 15th anniversary, jeśli się nie mylę, więc kupiłem pudełkową wersję i tu jest kurwa po prostu coś niesamowitego. Cena tego to jest kurwa dramat. Zrobiłem tu jakiś czas temu porównanie wszystkich tych kolekcjonerek i jak one kosztowały w przeszłości. Wrzucę wam linka w opisie, może się pojawić teraz tutaj na ekranie. Żeby porównać na szybko ostatnią kolekcjonerkę, to pierdolony Dragonflight kosztował 133 funty, no 134 funty, co było, uważam, też grabieżą w biały dzień, ponieważ tak jak w filmiku przednim mówiłem, że w wersji pudełkowej jest coraz mniej fizycznych rzeczy, a więcej cyfrowych. Cyfrowe rzeczy łatwiej dorobić, wrzucić w zawartość gry, więc kurwa uważam, że to jest grabież w biały dzień. A tu proszę bardzo, pojawia się War Within i kurwa nokautuje wersję pudełkową Dragonflighta, bo ta kosztuje z podatkiem i z shippingiem, kosztuje mi 180 kurwa 3 funty. To jest pojebane. Nigdy nie kupowałem takich pojebanych gier, no poza God of War z figurką w sumie i Wiedźminem trójką z figurką, ale to wszystko, nie? A tu macie 183 funty. Jedyny kurwa plus, co mnie tak w sumie do końca nie cieszy, bo co mnie obchodzi, że ktoś w innym części świata cierpi, a ja cierpię mniej. Jedyny plus, że ja zapłacę za shipping 8 funtów, a w Polsce chcą was chyba szczarżować 22 euro czy 25 euro. To jest też popierdolone. Ale niestety, jeśli chodzi o Blizzarda, przyznałem się, że jestem częścią problemu, jeśli chodzi, nie kupuję skinów, nie kupuję mountów w sklepie i tak dalej, a jeśli chodzi o te wersje kolekcjonerskie, ponieważ już ruszyłem z tymi kolekcjonerkami wiele lat temu, więc będę dalej to kupował. Niestety jaką cenę Blizzard rzuci, taką pewnie będę wypluwał. Chociaż zobaczymy, może jest jakiś gdzieś limit, gdzie mój mózg powie, nie kurwa, tylko stop. Na tą chwilę wydałem to, jestem tą częścią problemu, jestem wkurwiony na Blizzarda, na siebie, no ale przestaję się bez bicia. Będę to robił, dopóki nie pójdę naprawdę kurwa w absurd totalny, nie? Ogólnie jestem człowiekiem, którego ciężko kontrolować, a szczególnie przez Fear of Missing Out. Puściłem wiele filmów już w kinach, odpuściłem wiele seriali, odpuściłem wiele książek, po prostu nie mam na wszystko czasu. Też przez peer pressure ciężko mnie kontrolować, ale niestety World of Warcraft to ten my sweet spot, my weak spot, gdzie naprawdę mnie łatwo kontrolować. Tylko już dlatego, że w sumie to jedyne hobby, które utrzymałem przez 20 lat. Próbowałem wiele rzeczy w życiu, różnych hobby, przy niczym nie zatrzymałem się na długo, to też już kiedyś wspominałem, ale jeśli chodziło o Warcrafta, to tak, gram regularnie, gram od początku, gram do dzisiaj, płacę cały czas i tak dalej, więc jeśli się będą pojawiały jakieś takie rzeczy typu nowe figurki wypuszczane przez Warcrafta, nowe komiksy, książki, wersje pudełkowe, to niestety będę za to płacił, bo po prostu uwielbiam logo. Logo Warcrafta działa na mój mózg, tak jak kiedyś na dzieci, na moich kolegów logo klocków Lego. To jest moje Lego, to jest moja pasja, można powiedzieć, i
po prostu uwielbiam, więc no niestety tutaj mają mnie w garści, tutaj będę ulegał temu, co będą wypuszczali tym karabinie. Chociaż jak sobie przeglądam pewnego online'owego retailera i widzę rzeczy Warcraftowe, no nie kupuję wszystkiego, tylko to, co mi się podoba, więc jakoś tam potrafię jeszcze mieć jakiś filtr, ale przyznam szczerze, że nie do końca i nie zawsze. I nie tak mocno, jakbym chciał. To jest przede wszystkim mój ból. Coś, o czym mówiłem o wiele wcześniej, Dragonflight, jak się pojawił, dał nadzieję na to, że Warcraft idzie w dobrym kierunku i ogólnie stwierdzam, że dodatek był dobry, fajny, przyjemny, ale jak wspominałem wcześniej w innym filmiku, nie weszła mi ta historia, ten storyline, nie wszedł mi tak konkretnie jak, nie wiem, Lich King, czy Burning Crusade, czy inne poprzedniejsze, nawet Pandaria. Więc pamiętam, jak sobie z Krzyśkiem na samym początku mówiliśmy, wow, ale fajnie, będę skupił się na postaci, będę grał jedną postacią, w sumie to gram jedną postacią, zrobię wszystko, crafting, profesję rozwinę, w środku się skupię, będę robił wszystkie questy i tak dalej, i tak dalej. I mój plan został znokautowany przez Sea of Thieves i inne gry online, które łupiemy z kumplami, więc tutaj plan się nie powiódł, ale jak mówię, nie żałuję do końca, dlatego że to jest tak nijakie, że nie czuję ciśnienia, żeby to nadrobić. Miałem nadrobić teraz, przed premierą, myślałem, że premiera będzie w grudniu, więc sobie zaplanowałem, że do końca roku jakby pocisnę te główne historie i zakończę Dragonflight, ale okazuje się, że chyba jednak mi się już tego nie uda zrobić. Mnie to w sumie tak nie boli. Weszła jeszcze Pandaria, nie wiem czemu, znaczy wiem czemu, bo jest łatwa, lekka i przyjemna i to mnie tak wciąga, że nie loguje się, coraz rzadziej się loguje do głównego Dragonflighta. Może przycisnę, uda mi się to zrobić. Jeszcze miałem taki plan, że jak mi przyjdzie moja kolekcjonerka pudełkowa, to nie odpalę jej, dopóki nie skończę głównego nurtu i głównego głównych questów i storyline'ów w Dragonflight'cie. Ale coś czuję, że mnie tak to mocno jebie, że chyba po prostu osram całkowicie Dragonflighta bez bólu. Mimo że podobał mi się fajny dodatek, dobry, o wiele lepszy niż poprzedni czy tam Shadowlands i tak dalej, ale jednak jakoś mnie ta historia nie obchodzi, więc ją po prostu oleję. Do listy kolejnych rozczarowań muszę dodać War Within Beta. Od Battle for Azeroth to była ostatnia alfa i beta, którą tłukłem. Potem sobie już odpuściłem, po to właśnie, żeby nie spoilować sobie gry, żeby siebie nie zanudzać potem już w premierze powtarzaniem samych questów i odkrywaniem tego na nowo. I jak kupiłem wersję pudełkową, zapomniałem całkowicie, że ten kod do bety dosyłany jest mailowo. No i po jakimś czasie, przyszedł tydzień temu oczywiście, miałem go oddać komuś, miałem nie grać, ale kumpel mi mówił, no to ukos, ale wiesz, no streamkasę walisz i tak dalej. Oczywiście miliony mnie oglądały, miliony, zostawiłem w tyle naszą Zeldę, Pelulara i innych, po prostu miliony mnie oglądały. Tak kumpel powiedział, kurwa, ludzie się rzucą, będą to oglądać. No, trzy osoby, ale to nieważne. Zagrałem i też nie pamiętałem o tym, bo mój Alzheimer jest bardzo mocnym zawodnikiem i zawsze mnie tam gdzieś znokautuje. Nie pamiętałem o tym, że w becie dodają wszystko fazami, więc to, co odpaliłem, możecie zobaczyć na streamie, jak chcecie zobaczyć to, jak się wkurwiałem. To mnie strasznie rozczarowało, wkurwiło, zdegustowało. I żałowałem, że uległem, że sprzeniewierzyłem moje postanowienie, że nie będę już walił w betę. I ją odpaliłem. Mogłem komuś kod oddać, komuś, kto się bardziej bez tego cieszy, komu bardziej by się przydał. To jest nauczka na przyszłość. Kolejne bety, kody będę oddawał wam, bo mi po prostu to nie będzie potrzebne. To, co mi było dostępne, ja uwielbiam krainy, story, transmogi, a tam jeszcze nie można było wejść w nową krainę, tylko i wyłącznie mogłem sprawdzić dwelfsy, bałagan z tymi NPC, które dają nam podgląd na sety i na inne rzeczy, też mnie wkurzył, bo stoją w miejscu takim mało zorganizowanym, tak słabo to wygląda, poczułem się przez chwilę, jakbym był na prywatnym serwerze, zresztą nawet ktoś skomentował, czy to ja gram na prywatnym serwerze, więc ogólnie chujnia z patatajnią, rozczarowanie, wkurwienie. I już nie wracam do tej bety, nawet jeśli za kilka tygodni dadzą już nowy zone i będzie go można sprawdzić. To jest to tak blisko mojego urlopu w Polsce, a po powrocie będę miał tylko 10 dni do tego, aż się pojawi oficjalna premiera, więc już sram na nich też, jeśli chodzi o to. Kolejny wkurw, kolejne rozczarowanie, ale no co, trzeba to wziąć na klatę i jakoś przeżyć. Ale chyba największym plusem i czym mnie zaskoczył Blizzard, jeśli chodzi o War Within, to jest to, co zrobili dla ludzi z arachnofobią. Może to jest dla was banał, ale dla mnie to jest wielka rzecz. Ja nie mam arachnofobii, a mam przyjaciółkę, która bardzo boi się pająków. Do tego stopnia, że jak graliśmy w Warcrafta i wchodziliśmy do lasu, gdzie były pająki, to ona dawała follow na moją postać
wychodziła z pokoju, wyłączała ten monitor i głośniki i czekała, aż ją przeprowadzałem przez tą strefę, żeby mogła znowu wrócić do gry. I tutaj opcja, żeby zamienić na postaci, na pająki, na kraby i krabopodobne postacie, uważam, że jest rewelacyjna. Mogłaby być jeszcze opcja na przykład, żeby je zamienić na coś innego, bo nie wiem, jak bardzo na przykład podobny może być krab do pająka, jak te osoby będą się czuły, ale uważam, że to jest bardzo duży, bardzo ważny krok w dobrym kierunku. Oby tak dalej, coś świetnego. Mała rzecz, ale na przykład dla mojej przyjaciółki to będzie bardzo duża zmiana i to zmiana na plus. Taki stary, patrzcie, taki stary, tłusty boomer jak ja, a się cieszy jak dziecko na Mikołaja, myśląc o tym, co będzie w War With Him. I zamykając już temat, bo nie chcę już przynudzać, w kierunek, w jakim idzie Warcraft, cieszy mnie. Pewnie się teraz spotkam z hejtem. Ludzie, którzy chcą dalej grindować tą przestarzałą wersję z klasika, którą robiłem na początku po premierze, mogą dalej sobie to robić i tam temat zostawiam wam i Zeldzie naszej i innym, żeby sobie o tym marudzili i pierdolili. Ja, stary, zapracowany człowiek i ojciec, dwójki synów, enjoyuję się retailem i to, w jakim kierunku idzie retail, podoba mi się po połowie. Cieszy mnie to, nie mam jakiejś wielkiej nadziei, jeśli chodzi o War Within, ale czuję, że będzie lepiej niż było w poprzednich dodatkach. Wiem, że mówię to o Dragonflight'cie, po części się sprawdziło, więc tu też uważam, że jest dobrze. Kierunek, w którym idzie, chodzi mi o to, że podoba mi się ten kierunek ułatwień w grze i to, że mogę sobie wybrać, czy chcę grać trudniej, czy łatwiej, jeśli chodzi o to, co chcę w grze robić. Nie podoba mi się, że wpychają, kurwa, tyle rzeczy do sklepu i wyciągają z nas kasę. Jedyna jeszcze rzecz, która ostatnio mnie boli, to w sumie chyba od lutego, to ten Trading Post. Same takie, kurwa, zjebane, pedalskie rzeczy. Luty był chujowy, marzec był chujowy. Kwiecień jakoś tak w miarę, powiedzmy, że okej, maj chyba też. Teraz te kurwa w czerwcowe summer themes, no okej, spoko, ten pistolet na wodę mógłby być dostępny dla wszystkich jako zabawka. Skoro są wakacje, się mogli wszyscy chlapać wodą, ale to jest takie coś mało istotne dla mnie. Chociaż nie, post jest dla mnie istotny, bo tam mogę wyciągnąć rzeczy, których nie zdobyłem wcześniej w grze, bo nie zdobyłem wszystkiego, co chciałbym zdobyć. Więc liczę na to, że takie rzeczy się pojawią, aczkolwiek to, co jest wpychane do tego trading postu ostatnio, to też mi uwalnia mi wielki ból dupy. Uogólniając, jestem zadowolony z tego, co się pojawia w grze, że za pieniążki, które płacę, dostaję rzeczy, które mnie cieszą i dostaję rzeczy, które mi ułatwiają grę. I to by było w sumie na tyle. Kończymy, wracam do pracy, wy wracajcie do swoich zajęć. Miłego tygodnia, miłego weekendu, w zależności kiedy to oglądacie. I do następnego razu. Jeśli jeszcze mogę prosić, tak delikatnie, dajcie jakiegoś suba, komentarz, cokolwiek, zostawcie po sobie ślad, żeby było mi przyjemniej. Aczkolwiek już przyjąłem na klatę, że gwiazdą YouTube'a nie będę. Nara, pozdro, live long and prosper.